Heja, z tej strony Eleven, a to jest ponownie one shot, a raczej za sekundę będzie, ponieważ będziemy dopiero włączali grę, gra nas w ostatnim filmie wyłączyła, Niko poszedł spać, chciał mieć troszeczkę spokoju dla siebie, gra się w ten sposób sejwuje, wyłączyła się sama i domyśliłem się tego sam, ale też dostałem porady, żeby zacząć nagrywanie zanim włączę grę, więc na razie będziemy w takim oto widoku, zrobiłem troszeczkę przejrzyste tło bardziej, posprzątałem bardziej pulpit. Jest wszystko fajnie. Dobra, okej, let's go. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Okej, mogę to tak? Mogę to tak przełączyć, dobrze. Okej. O. To był sen? Dandan, wciąż tam jesteś? Yes. Ach, już się obudziłem. Miałem właśnie przed sekundą sen. Widziałem. Serio? Wow. Ja... naprawdę sądziłem, że jestem z powrotem w domu. No i słońce tam u mnie w domu nie jest żarówką. To duża, wielka kula ognia na niebie. Nie sądzę, żebym w stanie ją trzymać tak samo, jak trzymam słońce z twojego świata. To nie jest mój świat. E? To nie żyje w tym świecie. Naprawdę? Może i tak. Jeżeli jesteś bogiem tego świata, niekoniecznie musisz w nim być. Jak się nazywa twój dom? Ziemia. Ziemia? Jak rzeczy na podłodze? Zaraz, żyjesz pod ziemią? Nie! A, my też nie. Ale... to jest właśnie fajnie, że ja jak tłumaczę coś i gram w te gry po angielsku, je sobie tłumaczę na bieżąco, to się nie gubię w nich, tak? Jak gubię się teraz, kiedy to apparently wypadam z rytmu tłumaczenia wszystkiego cały czas. Ale lęki, polne myszy i inne rzeczy żyją pod ziemią. Czy twój świat też ma słońce? Tak, i to też jest kula ognia. Naprawdę? Wow. A możesz ją trzymać w rękach? To było głupie pytanie, nieprawdaż? Słońce u mnie w domu jest bardzo, bardzo jasne i ciepłe. Widziałeś, prawda? Ale czasami znika, w nocy. Wszystko ciemnieje. Troszeczkę tak jak tutaj, teraz, w tym świecie. Ale to wszystko jest w porządku, ponieważ słońce zawsze powraca następnego dnia. To dobrze, nieprawda? Tak, w moim świecie też jest tak samo. A! Czyli śpicie w czasie nocy. My zazwyczaj wtedy chodzimy spać. Cóż, normalnie ludzie wtedy chodzą spać. Ja się staram, ja się bardzo staram. Wcale nie. Nieważne. A niektórzy ludzie zostają przez długi czas w nocy, używają komputerów. Nie muszę ci wytłumaczyć, co to komputery, prawda? Jest ich tutaj trochę w tym świecie. Tak czy inaczej, prawdopodobnie powinniśmy już iść. Tak, Niko. To doskonale wiem, o czym mówisz. Jest 7:25, a nie spałem przez całą noc i teraz stwierdziłem, że jest dobry pomysł, żeby nagrywać dalej. Mam fata. Genialny pomysł. Także tak. Prawdopodobnie widzieliście znowu arty na początku odcinka. Chciałem je tak rzucać po 3, po 2 czy coś takiego, bo grupa się natychmiastowo zespała artami po tamtym filmie ostatnim. Po 2 ostatnich filmach, znaczy się. Więc tak, będę je rzucał na bieżąco i tyle, aczkolwiek nie będę ich komentował, bo będę grał trochę naprzód, mam nadzieję. Dobra, więc ciśniemy tutaj teraz. Czy rozmawiałeś już z inżynierem? Żyję niedaleko wejścia do min. Dałbym ci koordynaty, ale... ale rozmawiałem z nią. Ej, alo?
Cześć, ty jesteś tym inżynierem, prawda? Z co mamy porozmawiać? No idź już sobie, nie ma powodu, żebyś tutaj dłużej zostawał. I nie, to nie są bariery, źle to przetłumaczyłem. Oczywiście, jak zawsze, błędy lingwistyczne. Barons oznacza, zaraz wam powiem. Nieużytki pustkowia. Okej, tak, to więc tego się trzymajmy, nieużytki pustkowia. Okej, zaraz. Chwila, ja czegoś nie ogarniam, ja mam mu coś dać, mam mu dać Amber, prawda? O, tak, dokładnie. A więc to jest Amber z Glen... Z Doliny Górskiej. To też jest słowo, którego nie znam, Dolina Górska, więc to jest... Więc to jest bursztyn z Doliny Górskiej. Teraz już pamiętam. A aktywuję systemy namierzające. Ustawiam kurs. Czekaj. Okej, czyli ta łódka jest przeciążona? Musisz zostawić kilka swoich rzeczy, żebyśmy mogli dalej płynąć. Więc nie potrzebuję tego łomu, ani tej maski gazowej, ani rękawic. Okej, to można już, to już jest do przyjęcia. Płyniemy. Okej, ała, pisłem w mikrofon. Te rysunki tutaj są urocze, te arty takie pomiędzy tym. Są tak zarąbiście zrobione i wszystko ma taki niebieski odcień. To mnie już kupuje, nie? Ja uwielbiam niebieski, aż za bardzo. Czy ja nagrywam wszystko co powinienem? Okej, dotarłem do innego miejsca. Więc tutaj się zatrzymujemy. Dolina Górska, The Glen. Thank you, dziękuję. Powinna być jakaś wioska gdzieś na północ, ale to wszystko co mogę sobie przypomnieć. Okej, dzięki za informację. Ragnaj. Niechaj twoja misja powiedzi się sukcesem. Powiedzi się po prostu, nie mówi się powiedzi się sukcesem. Czy odpływasz? Yes. Muszę powrócić do mojej stacji. Ale znowu będziesz tam siedział sam. Przeżyję, w porządku. Nie zostałem oswojony. Czy oswojenie robota wiąże się z tym, że dostaje on uczucia jakiekolwiek? Bo tak to wygląda, tak to wyglądało w wypadku Silver mniej więcej, więc... Okej, zatem co mamy tutaj zrobić, bo... Ten majestatyczny szalik. Okej. Czyli to jest taki taras widokowy jakby. Zaczepiście ta gra jest zrobiona. Na północ jest wioska i to jest chyba ta wioska. Aczkolwiek nie mam... Okej, suche jakieś fasolki. Dzień dobry. Większość zielonego mchu pokrywającego naszą wioskę już prawie straciła swój blask. Gdyby nie cienki pasek pozostały na obrzeżach lądu, ludzie łatwo wpadaliby do oceanu. Bez światła teren i woda jest ciężki do odróżnienia. No, to w sumie dość logiczny wniosek. No tak, bo ja przecież trzymam słońce, oni nic nie widzą poza tym terenem. Jesus, ty... Teraz dopiero do mnie to tak dotarło w pełni, nie? To straszne. God damn it. Hello. To powoli się rozdrabnia doszczętnie, ale wciąż stara się pozostać przy życiu, tak sądzę. To znaczy co? No to nieważne, pewnego dnia ten świat w końcu podda się z tą walką. Mam nadzieję, że nie dożyję tego dnia. Ale ja odniosę słońce. To nie naprawi korzenia problemu. Korzennego problemu, tylko głównego problemu. To tak samo powiedziała ta inna pani. Ale nie trać serca, nie trać nadziei, cokolwiek. Bez słońca
ten świat zginie dużo szybciej. Mam nadzieję, że... Jestem pewna, że wszyscy chcieliby tak jeszcze zobaczyć kiedyś słońce. Okej, okay, czyli ludzie jedzą ten mech, okej. Okay. Czy wszystko co tutaj jest z tego mchu to jest wszystko co mają w życiu? Tak to wygląda? Można tutaj wejść od boku? Bo tak to wygląda troszeczkę? Nie. Czy z każdy z tych osób można porozmawiać? Tydzień temu widziałam wiele tych kwadratów, kiedy łowiłam. Wiedziałam lepiej, żeby się do nich nie zbliżać. Kwadratów, to są te partikle takie dziwne. Squares, man, they're bad news. Nieważne. Okej, okay, czyli kwadraty zwiastują coś złego. Dobrze, będziemy wiedzieć. One już wyglądały podejrzanie od dawna. Cześć. I'm the tower. Co? Niewyspanie mi nie służy. Generalnie to... Chyba Niko rzucił tam poradą, żebyś nie kręcił tak, bo można szybko, że tak powiem, dostać zwrot w głowy. Dziecko stwierdziło, jestem wieżą. Co? Dziadek mówi, że wieża cały czas się kręci wokół siebie, przynosząc słońce światu. Też chcę to kiedyś zobaczyć. Cóż, teraz tutaj jestem i chyba to tylko kwestia czasu, abyś znowu zobaczył to słońce. Well, oby. Dobra, ale co my chcemy zrobić? Tu ktoś stoi na zewnątrz. Z tym mamy porozmawiać? Wow! Czy to słońce? Tak! Czy ty je trzymasz? Czy nie jest zbyt gorące? Nie, nie zupełnie. Jest miłe i ciepłe. Tyle? Okej, okay, fajnie, że jest tutaj wioska, ale coś muszę tutaj znaleźć. To jest to. To na nasze... Grain? Ziarno, zboże, okej, okay, no tak, grain, faktycznie, przecież jest... Nieważne, noise grain, taki efekt w telewizorach, nieważne. To nasze ostatnie zbiory nasion. I teraz będziemy mieli duży... problem ze szkodnikami i robactwem. Cóż, może możecie sobie załatwić koty? To znaczy, ja nie jestem kotem, to znaczy... Jesteś kotem, czy nie jesteś, Niko? Niko, come on. Dobra, tutaj byłem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko fajnie, wszystko zacy. Idziemy tutaj, na bok. Nie wrócę. Sadzonki rosną bardzo powoli bez słońca i nie jesteśmy w stanie określić, ile nasze zasoby przetrwają. Na ile nam starczą. Proszę. Musisz się pospieszyć, żeby nas ocalić. Zrobię co mogę, co w mojej mocy. Przejdę się po waszych sadzonkach. Okej, okay, to wygląda fajnie, pastor jakiś. Cześć. O, oh, Jesus. Okej, okay, potrzebuję pewnej pomocy. Okej, okay, czyli potrzebuję pomocy w zapędzeniu baranów. Okej, okay. Jestem w stanie to zrobić. Widziałem, jak dorośli robili to, wracając. Zaspanemu człowiekowi tłumaczenie wcale nie idzie, ale chciałem to nagrać, miałem ochotę, więc... Eleven, przebrnij przez to. Widziałem, jak dorośli robili to z powrotem u mnie w domu. Po prostu wystarczy je popychać dookoła. Czy ty nosisz słońce? Czy możesz je podtrzymać za mnie? Nie mogę, jestem zwykłym pastorem. Okej. Okay. Wróć, kiedy twoje ręce będą wolne i będziesz nagrodzony, jeżeli zagonisz moje barany. Czyli muszę ukończyć grę, zanieść słońce i wrócić tutaj? Seriously. Wow. Heja! Chcesz... Trade. Chcesz się powymieniać, cokolwiek chcesz. Ktoś kupić. Czy chcesz się czegoś pozbyć? Mogę dać ci ofertę w zamian za coś. Mamy coś takiego, Dandan? Chyba nie mamy. Chwilowo. Good point, Niko. Więc...
Wygląda jak ołtarz. Para butów i jakaś biżuteria. Okej, spoko, tylko... Co mam do zrobienia? Okej, czyli przejście jest zapełnione jakimiś winoroślami. Ale... Można je przeciąć i wejść. Tylko trzeba mieć czym, prawda? Nie mam pytań. A to kto? Okej, czyli cała nasza ziemia dzieli się na części w bardzo szybkim tempie. Nie chcę o tym myśleć, ale nadejdzie dzień, kiedy to miasto w końcu się zatraci w morzu. Będziemy musieli znaleźć sobie inne miejsce, żeby się osiedlić. Zupa. Jeszcze nie jest gotowe, ale chcesz troszeczkę zupy? Nie jestem głodny, ale dziękuję. To wszystko, co mogę ci zaoferować, nasz wybawco. Zanim będziesz nazywać mnie wybawcą, to może ja spróbuję coś właściwie ogarnąć i załatwić, bo chwilowo to się krząta na prawo i lewo i nikt mi nic nie mówi, gdzie mogę iść, co robić. Dzień dobry. Były czasy, kiedy nasi ludzie żyli w tych ruinach, ale przez zalania większość z nas, że tak powiem, przemieściła się do mniej permanentnych domostw. Zalania? Używajcie prostszych słów, jeżeli nie tłumaczycie gier na tysiąc języków. Pierwszy raz widzę to słowo. Ten teren stał się bardzo kruchy, pokruszył się cały. Więc górska dolina kiedyś była jednym wielkim kawałkiem, wiesz? Ale teraz to tylko kępka różnych wysp, która cały czas się zmniejsza i zmniejsza. O, cześć. Hello. Bump. Łapię... świetliki dla mamy. Okej, fajnie. Uroczo. Alula? Wait. Alula, gdzie jesteś? Gdzie poszłaś? Poszłaś chyba, to jest ona chyba. Dandan, słyszałeś to? Alula? To chyba pochodzi z... South. Południe, East. Gdzie jest East? East jest na prawo, musiałem włączyć sobie kompas w telefonie. Zajebiście. East będzie tutaj. Na dół i na... wschód. Hej ty! Cześć. Widziałeś małą dziewczynkę może? Jest troszeczkę... mniejsza od ciebie i... Czekaj, to słońce. Czy ty jesteś naszym wybawcą? A ja... tak. O wielkie gwiazdy. Wybacz za moje niegrzeczne zachowanie. A wszystko w porządku. Szukasz kogoś? Mojej młodszej siostry. Już zniknęła na jakieś 3 dni. Szukałem wszędzie, ale jak ona wygląda? A trochę niższa od ciebie, długie niebieskie włosy, dwa niebieskie pióra na czubku jej głowy. Przepraszam, nie widziałem nikogo takiego. Gdzie ostatnio ją widziałeś? W ruinach wewnątrz. Wiedziała, że zmierza do lasu, więc tutaj na nią czekam. I już nie wiem, gdzie jej szukać. Czyli będę musiał wejść do ruin i jej szukać. Well done. Te tereny są tak ogromne. Muszę znaleźć jakieś coś do przecięcia tych... słońce. Czyżbyś zmierzał ku wieży? Mhm. Możesz wejść do... Możesz wejść do schronienia przez tę ścianę. Będziesz musiał podpisać najpierw się na tym papierku. Okej. Masz może długopis? Nie, zgubiłem mój. Powinieneś rozejrzeć się po dolinie za innym. Świetnie, czyli muszę zdobyć długopis i coś ostrego do przecięcia...
czegokolwiek. Chyba, że... Cześć. Witaj, osobo. Proszę, zwróć uwagę na to, że ruiny pod nami są częściowo zalane. O, okej, więc nie powinno nas tutaj być. Nie ma żadnego zagrożenia. Jednak nie zaleca się schodzić tutaj na dół. Dobrze, ja rozumiem, ja będę bardzo ostrożny. Ja zawsze jestem bardzo ostrożny. Przecież wy wiecie, że jestem ekstremalnie ostrożny. Całe moje życie. Also, przez większość mojego życia jestem bardzo sarkastyczny, szczególnie ostatnio. Anyway, może nie powinienem tutaj schodzić bez czegoś ostrego, bo jest tu dużo pnączy, które mógłbym rozciąć i mogłoby tam coś być. Okej, te pnącze pojawiły się tutaj minutę temu. Serio? Widziałem tego wiele po drodze tutaj. I założyłem, że to przez to, że miejsce jest opuszczone. To jest... oznaka... Distress... Znam słowo, ale... Oznaka rozpaczy. Why? Okej, coś żywego jest w potrzebie i prosi o naszą pomoc. Ale nie mogę namierzyć źródła. A. I to może jest ta dziewczynka? W sensie, to jest pierwsze, co mi przychodzi na myśl, ale sądzę, że rozwiązanie nie musi być tak łatwe i prawdopodobnie nie jest. Pytaj osobo, dwoje dzieci tutaj gdzieś przesiaduje. Dwójka! Okej. Niko, naprawdę? Droga jest zagrodzona przez kilka bloków, ale te bloczki są małe, są w połowie ciebie, mógłbyś się spokojnie przejść. Chociaż ze słońcem w ręku prawdopodobnie faktycznie mogłoby to sprawić problem. Okej, ta muzyka coś sugeruje prawdopodobnie. Wybawca? Nie wierzę, jesteś prawdziwy. Przepali? Wszystko w porządku? Nie. Powinniśmy zabrać się z powrotem do wioski. Może oni... Nie, wszystko w porządku. W porządku. Dla mnie za późno. Ale... Słońce. Nie widziałam go. I nie czułam od tak dawna. Jeżeli... Nie byłoby to zbyt dużym kłopotem, czy mógłbyś pożyczyć mi słońce na chwilę? Ja... Czy to sprawi, że poczujesz się lepiej? Nie! Nie ocali mnie! Chciałam po prostu tego doświadczyć jeszcze jeden raz, zanim ja... No, cóż... Okej. Czy jestem zbyt samolubna, żeby o to prosić? Łap dziecko i nie pytaj. Ciepłe. Prawie zapomniałam. Jest takie ciepłe. To dobrze, prawda? Te pnącza powinny już zniknąć. Już się nie boję. Czy mogę to słońce zostawić teraz? I załatwić to z tymi baranami, ale czy mogę tu zostawić słońce? Ta gra jest zbyt... no wiecie. Już się nie boję, dziękuję, ale... Aha, zostawiamy to słońce chwilowo z nią. Dobrze, okej. O god. No nie, ja wiem, że ta gra miała grać na uczuciach, ale kurwa mać. Dobra, okej, nie prosiłem się o mentalną dewastację. Chciałem zagrać w zajebistą grę, ale czy coś zajebistego musi oznaczać mentalną dewastację? Chyba najwyraźniej tak. Przyniosę to pióro, moment, przyniosę, spokojnie. Okej, więc chwilowo... Nie przechodzimy tędy, chociaż tędy też możemy. Chcemy znaleźć z powrotem kolesia od baranków, załatwić mu to.
Bo teraz nie mamy... Czy jesteś z wioski? Nie. Nie pamiętam czemu, ale nasz ojciec odszedł z wioski, kiedy byliśmy jeszcze młodzi. Żyliśmy w ruinach od tamtej pory. To teraz tylko została Alula i ja. Nie mogę jej też stracić. Czy to ona tam na dole prawdopodobnie jest? Jest dwoje dzieci tam na dole, więc może to nie była akurat Alula, to może ktoś inny był. I tutaj łowią, tutaj są jakieś tereny, w których chyba jeszcze nie byłem. A nie, byłem! Okej, czyli jeżeli pójdziemy tędy, dotrzemy do kolesia od baranów i załatwimy to, co mamy załatwić z nim. I będziemy mogli wrócić. Tylko co mamy zrobić, żeby wrócić po słońce? Więc bez tego słońca wcale nie jest tak ciemno. Aż tak. Okej, więc masz teraz wolne ręce. Czy chciałbyś pomóc mi zagonić barany? Dam ci wielką nagrodę w zamian za to, obiecuję. Yes! Świetnie. Więc na dół jest peninsula. Okej, jest coś zamieszkałego przez moje bawoły. Półwysep zamieszkany przez moje bawoły. To widziałem go już. One tam wszystkie stoją w bardzo niefortunnych miejscach. Musisz przegonić się na ten ciemniejszy grunt. Jeżeli utkniesz, zadzwoń dzwonkiem i wszystkie powrócą na normalne pozycje. Okej, czyli to będzie zagadka. Mi się teraz kojarzy ten mem. Dance till you're dead. Kitsune, to wszystko przez ciebie. Okej, czyli muszę je poprzesuwać tak, żebym mógł przejść właściwie, ale to jest nie do wykonania, aż tak chyba? Coś jest nie tak. Error 404. Dobra, zadzwonię w dzwoneczek, bo coś mi tutaj nie wyszło. Który dzwoneczek? Który dzwoneczek? To jest dzwoneczek? Ding, okej, to jest dzwoneczek. Na początku to musimy przepchnąć troszeczkę bardziej tu. Tu sobie zrobimy miejsce. To przepchniemy z powrotem. Dobrze. Hops, to tutaj. Źle. Ja bym tego nie zepsuł teraz. To idzie na sam dół. To idzie jedno pole tutaj i ostatni baranek tak. Hey, nailed it! Nie jest tak źle. Czy to był odgłos odblokowania jakiegoś sekretu, że jest takie baranie, zrobienie dźwięków? Coś typu w Zeldzie, jak się dostaje temy. Ta-ta-ta-ta! Więc okej, pomogłeś mi bardzo, dziękuję, tak dalej. W zamian za to pozwolę ci wziąć ten... Wełnę bawoła. Okej, dziękuję. A masz może długopis? Nie byłoby ciężko zapytać o długopis? Więc nie mam długopisu. Okej. Czyli w skrócie znalazłem tą dziewczynkę tam na dole. Zostawimy jej słońce chwilowo. I muszę zdobyć długopis. Wie gdzie i wie jak. Więc za ile mam wrócić z powrotem po to słońce? Nie jestem pewien. Tu coś jeszcze jest. To jest najlepsze miejsce na łowienie, jakie znalazłem do tej pory. Wszystkie ryby, jakie tutaj łapię, są dłuższe od mojej ręki. Okej. Czyli zbiera próbki wody. Po co? Sprawdza jej czystość? Nie wiem, cokolwiek. Okej. Tu jest łóżko, ale chyba nie chcemy jeszcze spać. Okej, jestem troszeczkę zmęczony od chodzenia. Czy będzie okej, jeżeli się prześpię? Myślę, że tak. Dobra, i to zakończymy ten odcinek, ponieważ...
Ta gra już zaczyna grać na uczuciach. Pomimo tego, że jest w ogóle, nie wiem, ona jest strasznie klimatycznie zrobiona, ma fajną muzykę, jest taka ciemna, ale nie ponura. Jest taka, nie wiem, spokojna, strasznie. To jest soundtrack, którego mogę słuchać, to jest jak te ambienty, takie wiecie, kilkugodzinne, których można słuchać. Ta muzyka to jest dokładnie to, nie wiem. Mega mi się w to gra, mega przyjemnie się przy tym spędza czas, mega szybko to w ogóle mija. Nie wiem. Fajnie, zajebiście po prostu. Tylko boję się, że gra mi złamie serce i prawdopodobnie tak będzie, dlatego nie czytam komentarzy chwilowo od was. Tak czy inaczej, to by było na tyle, dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach.